Uprość wyrażenie 18x do czwartej minus 3x do drugiej plus 6x minus 4 i to wszystko przez 6x. Można to zrobić na parę sposobów. Bardzo często problem można rozwiązać na parę sposobów, jak to w życiu. I każdy z tych sposobów jest tak samo dobry. Na przykład możemy takie wyrażenie zapisać w następującej równoważnej postaci. 18x do czwartej przez 6x dodać. Minus 3x kwadrat przez 6x, albo odjąć 3x kwadrat przez 6x, dodać 6x podzielone przez 6x, minus 4 przez 6x. Można powiedzieć, że rozłożyliśmy ten ułamek na prostsze ułamki, albo na ułamki proste. Jeżeli w liczniku mamy sumę paru wyrazów, np. a plus b plus c, i dzielimy to przez jakąś liczbę, w mianowniku np. d, to to się równa. A przez D plus B przez D plus C przez D. Nie wiem, czy jest to dla Was oczywiste, ale jest to jedna z metod na przekształcenie ułamka takiego jak ten. Inna metoda to skorzystanie z własności rozdzielności. Czyli jeżeli dzielę przez coś jakąś sumę, to mogę podzielić przez to samo coś osobno każdy ze składników tej sumy. Wynik będzie taki jak tutaj, tylko nazewnictwo jest trochę inne. Rozdzielność dzielenia zamiast rozkład na ułamki proste. Jeszcze inna metoda może być taka, że możemy pomnożyć cały licznik razy odwrotność mianownika. Dzielenie przez liczbę to to samo, co mnożenie razy jej odwrotność. 1 przez 6x razy i w nawiasie 18x do czwartej minus 3x do drugiej plus 6x minus 4. I zamykamy nawias. Jeszcze inaczej można powiedzieć, że przekształcamy to wyrażenie wyciągając przed nawias 1 przez 6x. Wtedy w nawiasie zostaje właśnie to wszystko. Można też powiedzieć, że zastosowaliśmy tutaj rozdzielność dzielenia względem dodawania. Podzieliliśmy każdy ze składników w liczniku osobno przez 6x. Albo odwrotnie, żeby otrzymać z tej postaci tę postać, zastosowalibyśmy własność rozdzielności mnożenia względem dodawania. Każdy z tych sposobów jest tak samo dobry. Jeżeli któryś z nich ma dla Was większy sens i bardziej się Wam podoba, to stosujcie właśnie ten. Z takiej postaci, w której mamy już tylko pojedyncze wielomiany, wielomiany z jednym wyrazem, czyli jednomiany, możemy każdy z tych ułamków jeszcze uprościć, dzieląc licznik przez 6x. Przydadzą nam się do tego własności potęgowania. Można to znowu zrobić na parę sposobów, i znowu każdy z tych sposobów jest tak samo dobry. Pierwszy ułamek możemy najpierw zająć się współczynnikami 18 i 6. 18 przez 6 to 3 i oprócz współczynników w tym ułamku mamy x do czwartej i w mianowniku x. Nie wiadomo do której, bo nie ma tu żadnego wykładnika. Ale właściwie wiadomo, bo jeżeli przy x nie ma żadnego wykładnika, to jest to x do potęgi pierwszej i możemy go zapisać bez wykładnika, ale możemy jako x do pierwszej. Obydwa sposoby zapisu oznaczają to samo. x do czwartej podzielone przez x do pierwszej to to samo co x do potęgi 4 minus 1, czyli x do trzeciej. W następnym ułamku współczynnik to minus 3 podzielone przez 6. Minus 3 przez 6 to minus 1 druga. I dalej x kwadrat podzielone przez x. Wiemy już, że x to to samo co x do pierwszej, czyli to będzie x do potęgi 2 minus 1, czyli do pierwszej. I wiemy już, że pierwszej potęgi możemy nie zapisać. x do pierwszej to to samo co x. Następny ułamek ma przy x współczynnik 6 przez 6, czyli 1. Możemy tę jedynkę pominąć, bo 1 razy coś to to samo coś, ale możemy też ją zapisać. Właściwie możemy wszystkie te jedynki zapisać, żeby było czytelniej, żeby nie wyglądało, jakbyśmy czegoś zapomnieli. x do pierwszej przez x do pierwszej. Znowu można to obliczyć na kilka sposobów. Cokolwiek podzielone przez siebie, Albo dowolne wyrażenie podzielone przez to samo wyrażenie to 1. Albo inaczej, x do pierwszej przez x do pierwszej to x do potęgi 1 minus 1, czyli x do zerowej. x do zerowej też równa się 1. Wiedzieliście o tym, zanim dowiedzieliście się, jak dzielić wyrażenia potęgowe o tych samych podstawach, takie jak to: x przez x to 1, przy założeniu oczywiście, że x nie jest równe 0. W sumie to powinniśmy na samym początku zapisać założenie, albo przynajmniej powiedzieć, że x jest różne od 0, bo inaczej będziemy dzielić przez 0 i mogą pojawić się wyrażenia nieoznaczone. Nikt nam nie zabroni dzielić przez 0, żyjemy w wolnym kraju, ale trzeba uważać, bo takie dzielenie praktycznie nie ma sensu liczbowego. Wygooglujcie sobie dzielenie przez 0. Z dzielenia przez 0 wynikają bardzo ciekawe rzeczy, ale trzeba uważać. I na koniec mamy minus -4 przez 6x. I znowu można do sprawy podejść na parę sposobów. Można na przykład tak, że minus 4 szóste to to samo co minus 2 trzecie. Po prostu uprościliśmy ten ułamek. Przekształciliśmy 4 szóste do prostszej postaci i możemy te minus 2 trzecie pomnożyć razy 1 przez x razy 1 przez x. Tak jakby tu w liczniku było 4 razy 1. Inaczej można tak, zamiast tej jedynki, że 4 pomnożone jest razy x do potęgi zerowej x w mianowniku to to samo co x do pierwszej. I teraz, jeżeli chcielibyśmy to uprościć, korzystając z własności potęgowania wyrażeń o takich samych podstawach, zapisalibyśmy, że jest to równe x do potęgi 0, minus 1, czyli x do potęgi minus 1. Czyli tutaj możemy zamiast 1 przez x zapisać x do minus pierwszej, bo oznacza to to samo. Zapiszmy jeszcze na koniec całe wyrażenie w najprostszej postaci. 3x do trzeciej minus 1. 1, 2x plus 1, bo to x do zerowej równe jest 1 i minus 2 razy 1 w liczniku przez 3x w mianowniku. No i gotowe. Ten ostatni wyraz możemy też zapisać jako minus 2 trzecie razy x do potęgi minus pierwszej zamiast 2 przez 3x. W zależności od tego, którą postać uważacie za bardziej uproszczoną. Jeżeli nie lubicie ujemnych wykładników, to zapisujcie tak jak tutaj.